Orędzie 326. 7 czerwca 1986 roku. Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Kotwica zbawienia. Chcę wam dziś wypowiedzieć moją matczyną wdzięczność za przyjęcie zaproszenia do poświęcenia się mojemu niepokalanemu sercu. Odpowiedzieliście licznie we wszystkich częściach świata. Odpowiadajcie mi nadal z wielką wspaniałą myślnością i pozwólcie mi się doprowadzić do pewnego schronienia, które moja matczyna miłość dla was zbudowała. W tym czasie potrzeba wam wszystkim schronienia się, podążania do przystani mojego niepokalanego serca, gdyż grożą wam poważne niebezpieczeństwa ze strony zła. Przede wszystkim zagraża wam zło w porządku duchowym, które może zniszczyć nadprzyrodzone życie waszych dusz. Grzech rozszerza się jak najgorsza i najbardziej złośliwa epidemia, siejąca choroby i śmierć wszędzie, w tak wielu duszach. Jeśli stale żyjecie w grzechu ciężkim, jesteście martwi duchowo. Jeśli w takim stanie dojdziecie do kresu życia, czeka was wieczna śmierć w piekle. Piekło istnieje, ono trwa wiecznie. Wielu zagraża dziś niebezpieczeństwo dostania się tam, bo zarażeni są tą śmiertelną chorobą. Istnieje również zło w porządku fizycznym takie jak ułomności, nieszczęścia, wypadki, susze, trzęsienia ziemi, szerzące się nieuleczalne choroby. Dostrzeżcie znak ostrzegawczy w tym, co dzieje się w porządku naturalnym? Powinniście w tym zobaczyć znak Bożej sprawiedliwości, która nie może pozostawić bez ukarania niezliczonych występków popełnianych każdego dnia. Istnieje zło w porządku społecznym, takie jak podziały i nienawiść, głód i nędza, wykorzystywanie i niewolnictwo, Przemoc, terroryzm i wojny. Aby się ustrzec przed każdym z tych nieszczęść, zapraszam Was do ukrycia się w bezpiecznym schronieniu mego niepokalanego serca. Obecnie szczególnie potrzebujecie ochrony przed straszliwymi zasadzkami mojego przeciwnika, któremu udało się ustanowić swe królestwo na świecie. Jest to królestwo sprzeciwiające się Chrystusowi, królestwo antychrysta. W tych ostatnich latach waszego wieku jego królowanie osiągnie szczyt mocy, władzy, wielkiego zwodzenia. Nadchodzi godzina, kiedy niegodziwiec ukaże się z całą mocą i zapragnie przywłaszczyć sobie miejsce Boga, aby sam mógł otrzymywać cześć jako Bóg. Co zrobić? By w chwili krwawego bicza tej straszliwej próby, nie zagubić się, nie zniechęcić, pozostać silnym w wierze i wiernym jedynie Jezusowi i Jego Ewangelii. Moje niepokalane serce stanie się waszą silną obroną, tarczą, która ochroni was przed wszystkimi atakami mojego przeciwnika. Dziś szczególnie potrzeba wam pociechy. Do kogo będziecie się mogli zwrócić w czekających was bolesnych chwilach, kiedy wielkie odstępstwo osiągnie pełnię, a ludzkość dojdzie do szczytu negowania Boga i buntu przeciw niemu, do szczytu nieprawości i niezgody. Nienawiści i zniszczenia, zła i bezbożności. W moim niepokalanym sercu znajdziecie pociechę. Dlatego powtarzam dziś każdemu z Was to, co przepowiedziałam w Fatimie mojej córce łucji. Moje niepokalane serce stanie się Twym schronieniem i bezpieczną drogą, która doprowadzi Cię do Boga. W dniu poświęconym przez Kościół na oddawanie szczególnej czci memu niepokalanemu sercu, wyrażam pragnienie, by stało się ono dla wszystkich kotwicą zbawienia.